zapraszam na moje włości. Poznajcie tu dwa potwory, które zawsze mnie witają. Dzień dobry, Gustaw. Powiedz dzień dobry. Muszę wam pokazać moje ukochane mieszkanie, bo to jest projekt mojego życia. 5 lat wyjęte z życiorysu. Remont po prostu masakra. Ściągaliśmy wszystko, rozwalaliśmy wszystkie ściany i budowaliśmy wszystko na nowo. Muszę wam powiedzieć, że większość tych mebli przyjechało z Polski, a to z takiego prostego względu, że szukając sprzętów do mieszkania odkryliśmy, że zwłaszcza sprzęt AGD tu w Chorwacji jest dobrych 30% droższy. I to już pokryło nam koszty transportu i wówczas ja po prostu zaszalałam i przez internet powynajdywałam różne cacka, stare fotele, skrzynie. Stół też przyjechał z Polski, także ciężarówka wypełniona meblami dojechała tu właśnie do Dubrownika. Jak wszędzie pewnie wiecie, remonty to taka jedna długa, niekończąca się historia. U mnie też w domu wiele projektów ciągle ewoluuje. Takim fajnym przykładem są cudowne lampy nad stołem. Zaczęło się od tego, że miał być modny design pustej żarówki, nie? Tylko jak nam zaczęło przy pierwszej kolacji świecić po oczach, to szybciutko pojawiły się szmatki, znaczy to są luksusowe serwetki przeze mnie uszyte i klips. Także sprzedaję patent, możecie z niego korzystać. Design by Paulina. Lampy stołowe, proszę bardzo. Brak miejsca parkingowego i piąte piętro i brak tej windy, no zrekompensowała jedna rzecz, a mianowicie widok właśnie z mojego ukochanego balkonu. Zapraszam. Co prawda nie widzę Starówki, ale widzę Adriatyk, widzę Wyspy Elafickie. Zachody słońca tutaj są po prostu perwersją. Całe miasto, cały Dubrownik, ta jego współczesna część też z tej perspektywy, z tej wysokości wygląda urzekająco.